Teraz raczej nie będą liczyć się już w rywalizacji o awans do klasy wyższej. Zawodnicy tradycyjnie w Grudziądzu przyjechali na platformie samochodu, a to skład drużyny zielonogórskiej z numerem pierwszym, widzieli Państwo, Mateja Feriana jest z dwójką, Jarek Szymkowiak z trójką, Antoni Swapa, więc dwóch obcokrajowców w naszej drużynie. Z numerem czwartym Grzegorz Kłopot, z piątką kapitan zespołu Andrzej Puszcza. W dobrych nastrojach drużyna zielonogórska. Szóstką Rafał Kurmański, zawodnikiem rezerwowym w dzisiejszym spotkaniu jest junior Dawid Kujawa. A oto gospodarze. Trenerem drużyny z Grudziądza jest pan Jan Nowak. Miejscowi przystąpili do tego meczu tylko z jednym zawodnikiem zagranicznym w składzie. Na razie widzimy z dziewiątką Tomasza Piszcza, a z numerem dziesiątym Lee Richardson. Mistrz świata juniorów z ubiegłego roku jednak nie dotarł do Grudziądza. Duchemil nie dotarł, uczestnik Grand Prix Pedersen, a więc tylko jeden obcokrajowiec w tym zespole. Z jedenastką Paweł Staszek, z dwunastką Robert Dados, dochodzący coraz bardziej do formy po ciężkiej kontuzji, z trzynastką Piotr Markuszewski, z numerem czternastym Marcin Kryśkiewicz, którego jednak na torze, jak się później okaże, nie zobaczymy. W jego miejsce jeździć będzie z piętnastką Grzegorz Knap. Podobnie zresztą jak w pierwszym meczu w rozgrywkach zasadniczych. Mistrzostwo naszej drużyny również starało się o przyjazd.